rodziny do roku 1590. Proszę Państwa, druk 1590, zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z 27 marca, bieżącego w sprawie wieloletnich terenów. Pani dyrektor, bardzo proszę Pani dyrektor, Pani. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest ostatnia zmiana aktualnej prognozy finansowej Miasta Krakowa na rok 2013 na teraz następnie. Zmiany tej uchwały są oczywiście zgodne z projektem, który będziecie Państwo głosowali, mam nadzieję, pod koniec dnia. Natomiast autopoprawka, która została złożona, dotyczy jednego zadania. To jest zadanie związanego z pytaniem świetno-przygotowania, ale i codzienności infrastruktura. Zmiana tego zadania będąca przedmiotem autopoprawki polega na tym, że zwiększamy widzę w tym roku na tym zadaniu i plan wydatków. Żeby można było w dwuletnim zadaniu, które tak ma okres realizacji do danego w tej chwili, konieczna jest ta zmiana, która jest w autografce. Jeżeli chodzi o plan na tym zadaniu na rok 2014, jest on zgodny zarówno z projektem budżetu, jak i projektem tym nowym, który będzie występowany na drugiej miesiące. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zwracam się do przyjemności do Pani Dyrektora, aby Biuro Skarbowe przygotowało, przekazało do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w odcinku 20 grudnia do godziny 12 wcześniej w tym zdaniu żołnierzy do uchwały podjętej według druku 1590. I mamy tutaj pozytywną opinię Komisji Budżetowej. To chyba wszystko. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do bloku głosowań według życzenia Rady w bloku głosowań.